Tematem dzisiejszego nagrania jest ośmieszanie w prasie polskiej i częściowo zagranicznej tematu ataków broniami elektromagnetycznymi, wykonywania doświadczeń na ludziach w ramach eksperymentów na całym świecie, nie tylko w Polsce. Na tym nagraniu skupię się na tym artykule oraz pokażę częściowo materiały z prasy polskiej i zagranicznej. Ten artykuł znajduje się na stronie antyweb.pl. Jest to strona zajmująca się nowoczesnymi technologiami, kwestiami związanymi z internetem i z całą sferą z tym związaną. Ten artykuł odczytam w całości, a później kolejne. Polacy atakowani bronią elektromagnetyczną. Sprawą zajęło się Ministerstwo Obrony Narodowej. Artykuł jest z 2016 roku. Planowałem wrzucić dzisiaj kolejny odcinek Antysens, ale rzeczywistość przebiła te dowcipy i to mocno. Deklasacja, przyznaję. Od kilku godzin czytam i słucham o broni elektromagnetycznej testowanej na Polakach, o służbach, które za tym stoją, i Ministerstwie Obrony Narodowej badającym sprawę. Agenci Fox Mulder i Dana Scully mieliby temat nie na jeden odcinek, lecz na całą serię. Zapraszamy do Polski. To ma po prostu ośmieszyć dodatkowo, sprawić, żeby użytkownik, czytelnik lub ewentualnie te osoby, które to zgłaszają, miały poczuć się ośmieszone, skonfundowane. Poranek przyniósł dziwną informację w serwisie radiowym. Ministerstwo Obrony Narodowej bada sprawę prób z bronią elektromagnetyczną przeprowadzanych na Polakach. Mocne, prawda? W głowie natychmiast pojawia się pytanie. Kto przeprowadza te próby, na kim, co to za broń? O co w ogóle chodzi? Może coś źle zrozumiałem z tej wiadomości, może to jakiś dowcip, albo scenariusz nowego filmu. Tyle pytań. Zaglądam na stronę rmf24.pl. Informacja zasłyszana w ich wiadomościach radiowych i znajduję ten wątek. Tu jest odnośnik do artykułu z tej strony z 2016 roku. To nie jest nowy film. Dowiaduję się, że MON podjęło temat rzekomych, to jest ustawienie czytelnika, prób z bronią elektromagnetyczną, których ofiarami mogą padać nasi rodacy. Pokrzywdzeni przekonują, że prowadzone są na nich nielegalne eksperymenty, więc resort obrony nie mógł tego zostawić. Sprawę koordynuje Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Dzięki tej sprawie dowiedziałem się, że istnieje taka jednostka, jest korzyść. I podobno prowadzi rozmowy z poszkodowanymi. Wysyłane są też listy do osób zaangażowanych w sprawę. Osoby, które zgłosiły się do resortu obrony, mówią o sobie, że walczą z ukrytym nękaniem, w tym ze sztuczną inteligencją, superkomputerami, nanoimplantowaniem czy łączeniem mózgu z komputerem. Musiałem poprosić o pomoc Google, bo temat wydaje się naprawdę ciekawy. Trafiłem m.in. na taki film nagrany w marcu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Odtworzę teraz część filmu, później link zostanie zamieszczony w opisie. Maria Kowalczyk z Bydgoszczy. Chciałam zadać takie pytanie, czy państwo polskie posiada strategię wobec nielegalnych badań, to znaczy testowania broni elektromagnetycznej na polskich obywatelach i czy wiadomo, w jaki sposób takie badania pojawiły się w naszym kraju? Niektórzy badacze tego zjawiska, jak na przykład Sheryl Welch, pisze o takich niedozwolonych eksperymentach na obywatelach Stanach Zjednoczonych. I także o ukrywaniu tego problemu, o trudnościach, a właściwie niemożności dochodzenia swoich praw przez obywateli amerykańskich i właściwie niemożności obrony w tej sytuacji. I chciałam zapytać, jaki jest stan wiedzy na temat tego nowego zagrożenia, bardzo podstępnego, ukrytego, i czy są wypracowane jakieś strategie rozpoznawania i przeciwdziałania? Dziękuję. Ja powiem to, co wiem na ten temat, może pan minister, tak powiem, mnie później uzupełni i poprawi. Rzeczywiście takie badania w Stanach Zjednoczonych są, tak jak pani mówi, analizowane. To jest prawda. Do
do nas, jeżeli tak można powiedzieć, a na pewno do mnie, jako do posła, a z terenu Polski te kwestie docierały w ciągu ostatnich 15 lat mniej więcej. Zgłaszali się ludzie, którzy twierdzili, że byli poddawani takim badaniom, a następnie nie mogą znaleźć w żadnym z organów państwa ochrony, wsparcia, pomocy, etc., etc. To nie było tak wiele przypadków, ale co najmniej 10 w ciągu tych ostatnich 15 lat. Sprawdzenie na tyle, na ile mogłem jako poseł, co oczywiście jest ułomną formą możliwości działania, ale jakąś tam na pewno, wskazywało, że w większości wypadków przyczyny były inne niż związane z badaniami, znaczy z eksperymentami. Za to generalnie biorąc, to co charakterystyczne, to to, że koncentruje się to w dwóch obszarach. To jest Dolny Śląsk i Zachodniopomorski. To są te dwa obszary, akurat te osoby, które do mnie trafiły, być może zjawisko jest szersze. My teraz takie analizy robimy, żeby zidentyfikować, gdzie są ludzie, którzy skarżą się na tego typu dolegliwości i tego typu sytuacje. Poważna sprawa. Minister wie o problemie od kilkunastu lat. Zapewnił, że zajmie się tą kwestią i powinno nas to cieszyć. Przecież chodzi o bezpieczeństwo kraju. Wątek podjęli inni politycy, wśród nich poseł Robert Kropiwnicki z PO, reprezentant okręgu legnickiego. To z tych okolic Legnicy płynie ponoć sporo skarg na nielegalne eksperymenty. To jest chyba część pisma interpelacji tego posła. Była interpelacja, pojawiła się odpowiedź. Udzielił jej sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki. Do biura skarg i wniosków Ministerstwa Obrony Narodowej w bieżącym roku wpłynęły 34 sprawy dotyczące rzekomego stosowania broni elektromagnetycznej. W przesłanej korespondencji nie wszystkie sygnały zawierały opis objawów spowodowanych użyciem tej broni. Trudno jest dokonać uogólnień, bowiem opisywane objawy są indywidualne dla konkretnej osoby. Dla przykładu skarżący wskazali zaburzenie snu, słyszenie głosów, niewłaściwe funkcjonowanie różnych organów, jelit, płuc, serca, odczucia niepokoju, negatywnych emocji, duszności, niekontrolowane skurcze i drgania mięśni, alergie, nakłanianie do popełniania samobójstw i tym podobne. Pragnę zapewnić, że Ministerstwo Obrony Narodowej dąży do zapewnienia bezpieczeństwa Polakom i wszelkie uwagi opinii publicznej są traktowane bardzo poważnie. Prowadzone są analizy środowiska bezpieczeństwa, a tylko po rzetelnym sprawdzeniu i przeanalizowaniu problemu możliwe jest zajęcie stanowiska. Aktualnie resort obrony narodowej nie posiada informacji na temat użycia broni elektromagnetycznej przeciwko obywatelom Polski. Nie są też znane przypadki nielegalnych badań nad tą bronią przeprowadzanych na ludziach na terenie kraju, w tym w okolicy Legnicy. Dalej autor artykułu. MON informuje, że nie posiada informacji, ale czy to zamyka sprawę? Przecież ktoś słyszał głosy. Komuś niewłaściwie funkcjonowały jelita. Pojawiły się też niekontrolowane skurcze. Tego nie można tak zostawić. I autor artykułu teraz wyjaśni wszystkim Polakom, jak ma się sprawa, to jest osobny temat, słyszenia głosu przez Jezusa Chrystusa, ponieważ przecież rozmawiał z Bogiem, również jego apostołowie słyszeli głos Boga, także Mojżesz słyszał głos Boga, więc to jest osobny temat, ale warto się nim zająć. Ja pod artykułem napisałam komentarz, o tym moim komentarzu później. Tego nie można tak zostawić, zwłaszcza, że minister monitoruje sprawę od 15 lat. Zaczynam się zastanawiać, czy i na mnie testowana jest ta broń. Wystąpiły u mnie niektóre z objawów i tłumaczenie ich przemęczeniem czy złą dietą byłoby zbyt proste. Nie. To dobre dla mediów głównego nurtu. Wytrącanie argumentu, który jest prawdziwy po prostu, że media głównego nurtu się tym nie zajmą, ponieważ się boją. Gdy sprawa wyjdzie, a zaczyna wychodzić na całym świecie, idzie to już jak lawina, wszystko pójdzie. Tu jest print screen ze strony StopZ, czyli jednej z organizacji, która ujawnia tego typu działania. Jeśli wydaje się Wam, że temat został zamknięty odpowiedzią na poselską interpelację, to jesteście w błędzie.
Wystarczy zajrzeć na stronę StopZ, grafika tytułowa, by dowiedzieć się, że dopiero początek. Co to jest StopZ? Stowarzyszenie Stop zorganizowanym elektronicznym torturom, to z nim kontaktuje się resort obrony. Wizyta na stronie stowarzyszenia jest pouczająca. Powyżej znajdziecie film dotyczący m.in. interpelacji poselskich oraz odpowiedzi na nie. Trwa niewiele ponad kwadrans, ale zapewniam, że warto go poświęcić. Mnie wbił w fotel i zapewnił do przemyśleń na cały długi weekend. Gdybyście zastanawiali się, czym zajmuje się MON i na co idzie kasa z podatków, oto jedna z odpowiedzi. Powtórzę, nie wymyśliłbym tego w ramach Antysens, to musiało wydarzyć się naprawdę. Ten artykuł znalazłam około 3 tygodnie temu. Zamieściłam mój komentarz od razu pod tym artykułem. Widziałam komentarz, się pojawił pod moim nickiem, nazwą Gangstalking Victim z 2 trójkami. Po około tygodniu od zamieszczenia komentarza zajrzałam na stronę, komentarza nie było. Nie wiem, kto go usunął, ponieważ nie mogę wiedzieć, czy autorzy artykułu, czy po prostu ci, którzy mnie nękają. Więc 17 dni temu, mniej więcej tydzień po tym, zamieściłam kolejny komentarz. Tym razem już wykonałam print screeny i komentarz już jest. W tym komentarzu moim dałam odnośnik do mojego wpisu ze Steemit, pokażę go za chwilę, oraz do wpisu z Klubu Inteligencji Katolickiej. Ten odnośnik dotyczy ostatniego wycieku, raptem właśnie sprzed 2-3 tygodni. Wycieku, jak się okazuje, po raz kolejny, a teraz akurat nie mogę tego otworzyć, więc otworzę od razu odnośnik. Ten artykuł, mój artykuł dotyczy wycieku dokumentu z Washington State Fusion Center. Dokument ten podobno wyciekł kolejny raz, jak piszą i publikują różne media niezależne, mniej lub bardziej niezależne. Ja to przetłumaczyłam. To jest ten dokument. Portal makrok.com niedawno zwrócił się właśnie o uzyskanie jakichś dokumentów na bazie ustawy FOIA, czyli wolności dostępu do informacji. Był to temat związany zupełnie z czymś innym, zapytanie dotyczyło czegoś innego i ten portal otrzymał załącznik o takiej nazwie Efekty fal elektromagnetycznych na ciało człowieka. To jest link do artykułu oryginalnego z makrok.com. Widziałam już ten dokument na blogu polskim w 2015 roku, z 2015 roku Klub Inteligencji Polskiej. Także Alex Jones informuje, że już dawno temu ten dokument wyciekł, więc to już jest kolejny raz. Ja wykonałam tłumaczenie. Tu są dane porażające m.in. na temat tego, że można czytać i wysyłać myśli, że jest to wykonywane od wielu lat. Ja wiem z wielu dokumentów, że jest to wykonywane od ponad 60 lat. Te próby, początkowe próby były wykonywane na 20 metrów, 5 metrów odległości i później trwał cały wyścig zbrojeń na wszystkich kontynentach przez wszystkie jednostki tym się zajmujące, przez armię. Zawsze armia jest tym zainteresowana najbardziej. Między innymi tu są objawy, co można człowiekowi zrobić. Między innymi jest słyszenie mikrofalowe. Ten mój artykuł, ten mój post zamykam. Przechodzę jeszcze do mojego komentarza pod wpisem na antyweb.pl. Mój wpis mówi także właśnie w moim wpisie, po prostu w moim komentarzu zapytuję, jak to jest ze słyszeniem głosów przez Jezusa Chrystusa, przez Jego apostołów, więc każdy, który chce ośmieszać ludzi słyszących głosy, no musi po prostu także wziąć pod uwagę, że Jezus Chrystus też słyszał głosy, więc proszę teraz wszystkim, którzy co niedziela słuchają o Jezusie Chrystusie, proszę im
wyjaśnić, jak to jest z tym słyszeniem głosów. Oczywiście tutaj chodzi w mojej argumentacji na temat wpisu na antyweb, chodzi o sztuczne wywoływanie, sztuczne przesyłanie głosów do głowy. Ja nie mówię tutaj o kwestiach eschatologicznych. Pod tym zamieściłam tłumaczenie, moje tłumaczenie serii na temat psychiatrii, ponieważ psychiatria bierze w tym udział na całym świecie. Kwestia psychiatrii to jest osobny temat, ale to się wszystko łączy. Te dwa tłumaczenia całej serii, którą rozpoczęłam tłumaczyć, są na moim portalu YouTube, więc to zamykam i przechodzę teraz do materiałów dostępnych w Polsce i na świecie. Na temat badań jest to zaledwie mała część materiałów dostępnych. Nie jest możliwym pełnego wstępu na te tematy. Tematy będę poruszać w dalszych nagraniach. Strona Futurizm. Celowo teraz wybrałam część stron, większość stron właściwie takich bardziej oficjalnych. Oficjalnych, które na ten temat piszą. Ewolucja Brain-Computer Interfaces. Interfejsów mózg-komputer, ewolucja badań nad tymi interfejsami, typy interfejsów, inwazyjne, elektroda, to było około 60 lat temu, te próby wykonywano, częściowo inwazyjne, nieinwazyjne, to już były doświadczenia za pomocą jakiegoś hełmu, zestawu czujników, które były nakładane na czaszkę i odbierały i analizowały, służyły do analizy fal mózgowych. Krótka historia interfejsów mózg-komputer. Oczywiście wchodzi to w to DARPA. 1924 rok, więc proszę sobie wyobrazić, ile to te doświadczenia trwają. Niemiecki neuronaukowiec zajmujący się neurologią, Hans Berger, odkrył neuroelektryczne czynności mózgu przy użyciu elektroencefalografu. W 70 roku ubiegłego wieku DARPA rozpoczęła badania nad potencjalnymi zastosowaniami technologii zarówno encefalografu, jak i interfejsów mózg-komputer. 98 rok, tak podaje ta strona, pierwszy implant mózgu wyprodukował sygnał o wysokiej jakości, albo wysokiej częstotliwości, ale raczej jakości. 2005 rok, doświadczenie, które było wykonywane na małpach. Niestety zwierzęta są maltretowane. Jest to znęcanie się nad zwierzętami, ponieważ te zwierzęta są cały czas unieruchomione, więc jest to zwyczajne znęcanie się nad zwierzętami. Do mózgu podłączono elektrody i ta małpa kontrolowała ramię robota, czyli sztuczną protezę za pomocą swojego umysłu. Nie pamiętam, czy to było za pomocą podłączenia elektrod w tym momencie, czy to było już zdalnie. W każdym razie 2014 rok. Uzyskano bezpośrednią komunikację mózg-mózg poprzez przesłanie sygnału encefalografu przez internet. Typy nieinwazyjnych interfejsów mózg-komputer. To zamieściłam na początku filmu, więc już nie będę tego więcej analizować. Teraz nie mogę otworzyć strony. Oczywiście problemy techniczne to jest.
wpis z Motherboard. Widzę, jest to znana strona. Jak hakerzy mogą wejść do Twojej głowy przy pomocy stosowania przy pomocy szpiegowania, za pomocą wirusów szpiegujących. Kolejny materiał z Daily Mail, czyli dużej prasy już oficjalnej, Mail Online. Hakerzy mogą wejść do Twojego mózgu. Eksperci ostrzegają o rosnącym zagrożeniu wynikającym z monitorowania i kontrolowania sygnałów neuralnych. Hakerzy zamieszczają aplikacje lub obrazy w aplikacjach i nagrywają odpowiedź Twojego mózgu przy pomocy interfejsów mózg-komputer, czyli BCI. Mogą znaleźć wszystko od wierzeń religijnych po orientację seksualną. Pewnego dnia będzie to używane przez firmy zajmujące się marketingiem, policję i rząd. To już jest używane. Ten wpis, ten materiał jest bardzo obszerny. Nie będę go czytać i tłumaczyć na razie w całości, ale rzeczywiście jest to obszerny wpis. Tu jest odnośnik właśnie do materiału, który wcześniej pokazałam z Motherboard. To są, tak wyglądały początki w latach 70., 60. Jakieś hełmy z czujnikami, ale nie o tym tutaj mowa. Ja mówię o interfejsach, które działają zdalnie. Nie o tym tutaj właśnie mowa. To nie o to chodzi, o podłączanie na miejscu do czaszki, lecz o możliwości, jakie są obecnie już dostępne. To wszystko pokazuje się z dużym opóźnieniem. Te wszystkie materiały. Artykuł z Der Spiegel online. Działo soniczne spowodowało uszkodzenie słuchu u piratów. To jest opis zastosowania działa sonicznego, broni sonicznych. Ostatnio też była sprawa z ambasadą amerykańską na Kubie o zastosowaniu wobec pracowników ambasady broni prawdopodobnie sonicznych, elektromagnetycznych, co wywołało bardzo wiele problemów zdrowotnych u nich. Tak wyglądają bronie soniczne dalekiego zasięgu. Tu są podane liczby, jakie są koszty, jakie są nakłady na te. Defense Industry Daily. Bronie hipersoniczne nadchodzą. Z takim budżetem 928 milionów. Kontrakt DARPA. Nazwy programów, na przykład Gremlins. Dokładne opisy. Zawsze wchodzi w to DARPA. Środkowy Wschód, Afryka. Prasa Polska, WP, Gadżetomania, plecak, który pokaże Ci ludzi za ścianą.
może funkcjonować 8 godzin bez przerwy. Materiał z Departamentu Armii Stanów Zjednoczonych i wywiadu z 2006 roku, uzyskany na bazie wolności dostępu do informacji. W dalszej części tego materiału, no tak po prostu wyglądają nagrania. Komputer jest po kontroli, internet działa bardzo szybko, w każdym momencie. Właściwie każde nagranie tak wygląda. Cokolwiek chce wykonać. Gdy nie wykonuje nagrań, wszystko jest w porządku. Gdy wykonuje nagrania, tak to wygląda. Ma to po prostu zamęczyć ewentualnego słuchacza, odbiorcę. Ma także rozbić moją uwagę. Bioefekty wybranych broni nieśmiercionośnych, tak się ładnie nazywa, dla zmylenia przeciwnika. Badania pól elektromagnetycznych i ich wpływu na czynności biologiczne systemów przyspieszają w bardzo szybkim tempie. Tu przejdę do takiej części, która mówi także oczywiście o znęcaniu się nad zwierzętami, ponieważ to jest stały element wszystkich badań naukowców. Obserwacje wagi ciała i zachowania wykazały, że szczury wystawione w pewnych warunkach na działanie mikrofalowe jadły i piły mniej, miały mniejszą wagę ciała. Jako wynik ogólnego stresu spowodowanego, przekazywanego przez system nerwowy oraz wykazały mniejsze natężenie czynności motorycznych, czyli po prostu ruchowych. Buzz Allen, jedno ze spotkań, które odbywa się na świecie, tego jest bardzo dużo, na temat energii skierowanej, raportu na temat energii skierowanej. SOT.net podaje, armia USA chce stworzyć nowe narzędzie sztucznej inteligencji do nadzorowania i analizy mediów społecznościowych. Tak wygląda praca nad każdym targetem, nad każdym celem, czyli ofiarą. Oczywiście nie wykonują tego konkretne osoby na tym zdjęciu. Wygląda to tak, że po prostu każdy, kto trafi do systemu z jakichkolwiek powodów, czy z powodu zemsty jakiejś personalnej, osób, które znają, osoby, które to stosują, kiedy już zostają wprowadzone do systemu, tak jak ja, gdy usiłują szukać pomocy tam, gdzie pomoc im się należy, i obrony, i odnajdywania dowodów na to, ponieważ to nie ja jestem od odnajdywania dowodów, ja zgłaszam sprawę, to nie ja jestem śledczym. Wszystkim tym, którzy mnie oskarżali o to, ponieważ to zawsze ofiara jest winna, jakie masz dowody, to nie ja mam dostarczać dowody. Ja zgłaszam przestępstwo, ja zgłaszam poszlaki, zgłaszam cały zestaw objawów nękania mnie na mediach społecznościowych, poprzez media społecznościowe, poprzez Facebook. Te osoby znam, które mnie nękają, więc poszlaki są mocne. Proszę też, pokazałam, gdzie można odnaleźć konkretnie NIP-y, przepraszam, nie NIP-y, tylko dane na temat komputerów, więc natychmiast wszystko zniknęło. Skasowali mi nawet moją nazwę użytkownika, czyli mojego użytkownika zamknęli tam, gdzie można było odnaleźć, czyli na Stat4U. To nie ja jestem od dostarczenia dowodów, ja jestem ofiarą i badanie i dowody ma zebrać mafia, która, jak się okazało, jest mafią chroniącą przestępców, a nie mnie jako ofiarę. Tak wygląda później już praca nad jedną ofiarą. Czy pracuje jeden, czy dwóch, czy czterech, tego nie wiem.
Natomiast oni są wyposażeni oczywiście w system sztucznej inteligencji, we wszystkie programy, które analizują dane, wyciągają słowa hasła, słowa klucze i to te programy podają słowa klucze do dalszego działania przestępców na wszystkich etapach sprawy. Gadżetomania. Mikrofalą w protestujących, skuteczny sposób na walkę z tłumem. To jest materiał. Tu zawsze się mówi, że te bronie są na tych pojazdach, ale nie są wykorzystywane. Oczywiście jest to nieprawda. Te bronie są testowane zarówno w ramach znęcania się nad zwierzętami, jak i nad ludźmi. Na całym świecie od wielu lat nie są wykonywane badania za zgodą ludzi, ponieważ musiano by zapłacić bardzo wiele pieniędzy, gdyby uświadomiono, jakie mogą być konsekwencje takich testów. I nie jest to żadna teoria spiskowa. Świat działa jak działa od zawsze i każdy o tym wie, jak się okazuje. Nikt nie jest głupiutki, nie ma żadnych głupich ludzi na świecie, ponieważ nikt nie może zostać nazwany głupim, ponieważ zostałby zwolniony z odpowiedzialności. Mały wycinek z programu broni nieśmiercionośnych Departamentu USA. Wykaz. Red in face. Gdzieś widziałam red in face. To jest zaledwie niewielka część. Coś otworzę, ponieważ te linki rzeczywiście działają. Któryś tu powinnam otworzyć. Seminaria, wykłady, później także... Może... Teaser. To są odnośniki do firm zajmujących się, albo do podwykonawców, albo do spotkań, do prezentacji. Oczywiście wojsko testuje także na całym świecie, wszystkie wojska testują także na żołnierzach bez ich zgody, albo zgoda jest wymuszona. Strategy page, bronie, to są wszystko artykuły dostępne. Materiały dostępne na całym świecie i ja skupiam się zaledwie na kilku materiałach w języku polskim i angielskim, natomiast nie prezentuję w tym nagraniu materiałów, które są dostępne także w innych językach, takim jak francuski, hiszpański, portugalski, włoski. Dopiero co zaczęłam sprawdzać materiały włoskie, jest tego tyle, że nie nadążam nawet z katalogowaniem tego, a co dopiero z przeczytaniem i przetłumaczeniem. Więc na całym świecie to, że ja nie udostępniam tutaj tych artykułów, publikacji prasowych, jak również naukowych, właściwie co to jest naukowe, w tym przypadku naukowcy to są właściwie bestie, gorzej niż bestie, ponieważ bestie nie znęcają się celowo z premedytacją. To jest wykaz. Tę stronę otworzyłam niedawno, dzisiaj. Widziałam ją już wcześniej, ale jeszcze nie miałam możliwości dokładnie z tym się zapoznać, ale to są też oryginalne materiały, na pewno prezentowane. Oddział technologii, Wydział Technologii Zagranicznych. Tu jest jeden ustęp, który pokazuje bardzo wiele. A to jest akurat z Uniwersytetu w Modenie. Napromieniowanie mózgu. Mózgu ludzkiego w trakcie intensywnej działalności psychosensorialnej, w trakcie snu, halucynacji i stanów telepsychicznych. Tak tym się ludzie zajmują. Tak zajmują się tym naukowcy na całym świecie. Szukają po prostu Boga lub zaprzeczenia Boga i na tym to polega. NVIDIA Developer. Ten materiał widziałam, ale przedrukowany inaczej.
algorytm, który może odczytać Twój umysł, rekonstruowanie algorytmów rozpoczyna się od obrazów pokazywanych przypadkowo, wyrywkowo. Ten artykuł chyba skupia się bardziej na takim pokazywaniu, takim odczytywaniu mózgu, które jest wykonywane jeszcze przy użyciu elektrod podłączanych do czaszki, ponieważ widziałam ten materiał w innym przedruku. Pokażę tutaj teraz bez komentarza, jak wygląda odtwarzanie, rekonstrukcja głębokiej części mózgu w czasie rzeczywistym, czyli to, co widzi człowiek i to, co potrafią odczytać na ten moment, a myślę, że te materiały są pokazywane z opóźnieniem, albo przynajmniej ci, którzy przedrukowują, także niekoniecznie wiedzą, co jest wykonywane tak naprawdę i jaki jest stan zaawansowania. Czy czytają już w całości, zupełnie, ze wszystkimi szczegółami, czy nie. My tego nie wiemy. To jest po prostu widzenie oczyma ofiary. I to wykonuje się zdalnie. Matrix, symbolika. Wyraźnie pokazują. Nie znałam tych materiałów wcześniej, ponieważ w innym przedruku nie było załączonych tych filmów, więc ja także je oglądam teraz po raz drugi. Jako że wczoraj wykonywałam nagranie, ale zamienię je na skrócone. To wszystko to było z NVIDIA.
artykuł z Wired 3 kwietnia 2018 roku na dużym portalu Wired, który jest cytowany, znany, cytowany na całym świecie, zajmujący się także właśnie nowoczesnymi technologiami, kwestiami związanymi z internetem, coś tak jak antyweb w Polsce, pojawił się artykuł o tytule Gry umysłu, torturowane życie targeted individuals, czyli tych ofiar, ponieważ w wersji anglojęzycznej przyjęto taką nazwę, czyli namierzanych celów. Tysiące ludzi myśli, że rząd używa chipów zaimplantowanych oraz strumieni elektronicznych do kontrolowania ich umysłów. Są zdesperowani, aby udowodnić, że nie mają urojeń. To jest po prostu już podtytuł nakierowujący. Ten materiał wywołał dużo zamieszania wśród osób, które ujawniają zarówno przy pomocy platform YouTube i innych tego typu działania i przestępstwa, zbrodnie, ponieważ to są zbrodnie. I ten sam magazyn Wired opublikował dużo wcześniej i publikuje jest to materiał, który akurat zamieściłam na mojej stronie Facebook, utworzonej po to, żeby demaskować częściowo chociaż te działania. To zamieszczam też wiele materiałów prezentowanych, artykułów, wywiadów przez inne ofiary. I mam też tam właśnie zarówno mój, jak i ten z Wired. Nie wiem, czy mi się to otworzy bez reklamy. Jest to jeden z materiałów na temat eksperymentów nad kontrolą umysłu, czyli tak samo portal, tak jak zaprezentuje na końcu inne wpisy tego autora w języku polskim, pokazujące, że autor i jego i inni autorzy na portalu antyweb.pl doskonale wiedzą, co się dzieje na świecie. Tak samo i tutaj w przypadku Wired. Raz publikują taki artykuł czy materiał na temat ofiar, ośmieszając ich wśród tytule lub delikatnie nakierowując na to, że mogą mieć urojenia. A ten magazyn jest doskonale, osoby tam piszące są doskonale świadome tego, co dzieje się na świecie. Zamieszczają w innym przypadku opisy doświadczeń na ludziach przy zastosowaniu kontroli umysłu. To jest C4ISR.net. DARPA chce połączyć ludzki mózg z maszyną. Russia Today. Wszystko widzące oko. Google pracuje wraz z Pentagonem na zastosowaniu sztucznej inteligencji do poprawienia funkcjonalności dronów. Pentagon wyda 1 bilion na lasery oślepiające drony. Nie ma pieniędzy na świecie? Są. Nie ma pieniędzy na zapewnienie osobom bezdomnym chociażby mieszkania. Są, oczywiście, że są. Maszyna telepatyczna odtwarza mowę z fal mózgowych. Urządzenie do telepatii. To jest z New Sciences. Jeden z patentów dostępnych na Google, można go zobaczyć pod jego numerem. Metody i urządzenia do
zastosowania sygnałów radiowych, częstotliwości radiowych i wywoływania efektów słyszenia tych sygnałów. Tak potwierdzam, teraz zaczęli wyrywkowo stosować to także na mnie, że słyszę w pewnym momencie i to jest związane także z moim myśleniem, z tym co myślę. Zaczęli stosować coś takiego, że ja słyszę teraz fale. Po prostu tak jak czasami radio nie może uchwycić, RS News, Research Snipers lub Snipers, nie wiem. Urządzenie, które przekłada Twoje myśli na słowa, będzie wkrótce w smartfonach. Doniosłość tego tytułu będę dość często przywoływać ten materiał. Z kwietnia 2018 roku. The Engineer. Urządzenie wysyłające strumienie radiowe mogą unieruchomić samochód lub silnik łodzi z odległości 50 metrów. Rok 2013. To jest rok publikacji tego materiału. A to jest ten z motherboard. Kolejny raz, więc go zamknę. Patent także. To jest właśnie mail online. Hakerzy mogą włamać się do Twojego mózgu. Mirror. Na temat zastosowania i oślepienia lub uszkodzenia wzroku jednego z członków patrolu na granicy ukraińskiej został oślepiony po tym, jak żołnierze rosyjscy odpalili w jego kierunku strumień, w kierunku jego oczu, strumień laserowy. To już było. Plecak, który pokażę Ci. Teraz przechodzę do innych artykułów tego samego autora z AntyWeb, żeby pokazać, że doskonale orientuje się, co się dzieje na świecie. Oczywiście będą argumentować, że to, iż wojsko ma takie bronie, nie oznacza, że stosuje te bronie lub wojsko lub inne jednostki, uniwersytety, instytuty badawcze, że wykonują nielegalne badania. No któż to udowodni, prawda? Jest afera. Największy na świecie producent dronów szpieguje dla chińskich władz. Z 2017 roku. Inwigilacja dotyczona nie milionów, a miliardów ludzi na całym globie. Aferę z tym związaną mieliśmy już na zachodzie. To tajemnica poliszynela na wschodzie, głównie w Chinach. Ale najciekawsze wątki dyskusji są zapewne dopiero przed nami. Przykładem sprawa dotycząca DII oraz tego, jakie dane i ile, o ile w ogóle firma przekazuje służbom z państwa środka, czyli wie o działaniu służb, o wykorzystywaniu ich przeciwko cywilom, przeciwko wszystkim ludziom. Można sprawdzić ten artykuł tego autora. Kolejny wpis. 7 minut, tyle czasu potrzebuje inteligentny system kamer, by znaleźć nas w tłumie. Z grudnia 2017 roku
ludzi na świecie przybywa i mogłoby się wydawać, że w tym tłumie będziemy coraz bardziej anonimowi, nic bardziej mylnego. Pojęcie globalnej wioski zyskuje na znaczeniu i zdecydowanie nie jest wytartym frazesem. Jednocześnie nie chodzi tylko o to, że możemy się szybko przemieszczać, kontaktować bez większego problemu, kupować towary na całym globie. Kolejnym efektem jest zanikająca anonimowość, rosnąca liczba kamer i towarzyszące im oprogramowanie sprawiają, że coraz trudniej będzie przepaść bez śladu. Rozpoznanie twarzy to technologia, nad którą pracuje wiele firm z całego świata, zarówno startupów, jak i molochów z Doliny Krzemowej. W gronie tych ostatnich wystarczy wymienić Apple, Facebooka czy Google. Efekty jednych prac możemy już obserwować, korzystamy z nich. Inne projekty dopiero zaczynają się rozkręcać, a zdania na ten temat już teraz są podzielone. Ten wpis dotyczy eksperymentu. Aby pokazać drugą stronę medalu, należy pozostać w Azji. Niedawno reporter BBC przeprowadził w Chinach pewien eksperyment. Zdjęcie jego twarzy trafiło do bazy danych kontrolowanej przez służby, które miały go zatrzymać. Trwało to raptem 7 minut. Miejskie kamery szybko wyłapały w tłumie cel. Zadziałało rozpoznanie twarzy. Funkcjonariusze mieli dokładne informacje o miejscu przebywania dziennikarza. A teraz najciekawsze. W Chinach działa już 170 milionów kamer przemysłowych. Do końca dekady przybędzie ich 400 milionów. Szokujące liczby. Przeszło 0,5 miliarda kamer na ulicach, dworcach, sklepach czy parkach. Dorzućmy do tego kamery w sprzęcie elektronicznym, którego używają obywatele i dostaniemy rzeczywistość, przed którą ostrzega część futurologów, artystów czy przedstawicieli mediów. Czyli autor doskonale zdaje sobie sprawę, co się dzieje na świecie. Jak służby wykorzystują dane przeciwko ludziom, dane ludzi. Kolejny. Robot Kengoro, ten sam autor, robot Kengoro ćwiczy lepiej ode mnie, a przy tym potrafi się pocić. A teraz wpis innego autora z tego samego portalu z AntyWeb z 2017 roku, z kwietnia, Regina Dugan, tytuł Facebook, chcę czytać w twoich myślach i chcę, żebyś mógł słyszeć za pomocą swojej skóry. Regina Dugan, moje osobne nagranie jest na ten temat. Regina Dugan była kiedyś dyrektorem w DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, następnie pracowała w Google, aby w końcu znaleźć swoje miejsce w Facebooku, gdzie przewodzi pracą związanym ze stworzeniem prototypu urządzenia mogącego odczytywać ludzkie myśli. To się mówi, że to jest prototyp, to już jest dawno wdrożone. Mowa to algorytm kompresji, nie będę czytać całego tego. Jedynie fragment z wystąpienia pani Reginy Dugan. Co gdybyś mógł pisać bezpośrednio z twojego mózgu? Technologia odczytywania myśli pochodząca od Marka Zuckerberga. Podziękuję. Po co nam skaner mózgu od Facebooka? Chociażby po to, żeby pisać 5 razy szybciej niż aktualnie. To są wszystko. Akurat film zniknął. To nie koniec. Facebook chce jeszcze, abyśmy słyszeli za pomocą skóry. To jest Bone Conductive, urządzenie między innymi pokazywane teraz o nazwie Alter Ego, ale są też nawet urządzenia w sprzedaży komercyjnej. Pokażę je tutaj podłączane. Jedno w sprzedaży komercyjnej. Mikrofon taktyczny, na tym to polega, odczytuje drgania krtani i przesyła sygnał do telefonu, już bez użycia mowy. Przesyła sygnał, dźwięk z twojej krtani, ich wibracje tego głosu wewnętrznego. To jest to urządzenie Alter Ego. Takie doświadczenia były prowadzone wiele lat temu. Jak już wielokrotnie mówiłam, to wszystko jest pokazywane z wielkim opóźnieniem.
po prostu w ramach przygotowywania mas do tego, co nadejdzie. No to też odczytuję. Drgania krtani, może przesyłać sygnał czy do telefonów, czy do innych urządzeń, które ewentualnie będą miały tego typu. Kolejny materiał z Russia Today. Czy możesz mnie słyszeć? NSA może znaleźć i namierzyć ludzi za pomocą technologii odczytywania głosu. Niedawno słyszałam właśnie o możliwości już, o tym też mówiłam, o sklonowaniu głosu po 60 sekundach odsłuchiwania głosu i stworzenie po prostu klonu. Tak więc możliwe jest wszystko. Możliwe jest stworzenie nagrań, takich, że ta osoba coś mówiła, czego nie mówiła. Po prostu możliwe jest wszystko. Badania z Russia Beyond, badania i zeskanowanie twarzy. Więc ktokolwiek będzie ośmieszał tego typu działania, eksperymenty, tego typu zbrodnie, ponieważ to są zbrodnie i rozpoczyna się fala ujawniania tego w Stanach Zjednoczonych. Już dawno się to rozpoczęło, ludzie napisali dziesiątki tysięcy artykułów, teraz osoby po prostu zaczęły gromadzić się na platformach YouTube, zaczęły gromadzić się w grupy, żeby po prostu wytaczać procesy tym zbrodniarzom i zaczynać pociągać ich do odpowiedzialności, ponieważ nikt nie pomoże tym ofiarom, które są zaganiane także przy pomocy gangstalkingu. Gangstalking to są operacje psychologiczne, każdy kłamca wie, co robi, więc repertuar operacji na czym polega gangstalking, nękanie grupowe, zorganizowane nękanie, stalking grupowy przez dużą liczbę psychopatów, którzy używają do tego, po pierwsze, portali społecznościowych, tam zamieszczają wpisy dokładnie dostosowane do działań ofiary prywatnie. Ofiara doznaje po prostu szoku tego. Natomiast część osób robi to celowo, część osób rozpoczyna to jakiś prowodyr, później rozpowszechnia informacje i dołączają kolejni albo z zemsty osobistej, albo bo chcą, albo dla zabawy, jak również dla pieniędzy, ponieważ za to się podobno płaci. Być może redaktor naczelny otrzymywał na przykład za 800 wpisów, które wykonał w ciągu zaledwie pół roku na swoim profilu właściwie nie zamieszczał zbyt wiele wpisów i nagle od 9 maja 2015 roku do grudnia tamtego roku zamieścił 800 wpisów. Dajmy na to, że na przykład otrzymał 10 zł za jeden wpis, a jeśli 20, no to jest 16 tysięcy, tak? Czy 8 tysięcy, jeśli otrzymał 10 zł za każdy wpis, no więc jest to możliwość dorobienia sobie i ci zwyrodnialcy i psychopaci tak właśnie robią. Na moim osobistym koncie jego kopii ujawniłam, zamieściłam dużo więcej szokujących materiałów w temacie zorganizowanego nękania, gangstalkingu, metody łamania i zastraszenia duchowo-psychologicznego przy użyciu najnowszych i przerażających technologii takich jak m.in. technologia głosu w głowie, technologia głos Boga, w angielskim przyjęto nazwę, akronim V2K albo Voice to School. W każdym razie na mnie nie zastosowano tego w sposób ciągły. To osobno opowiem, co na mnie zastosowano. W każdym razie mogę powiedzieć, że na pewno pod koniec 2015 roku z niezwykłą szybkością, teraz spróbuję pokazać, jak wyglądało przesuwanie moim kursorem po ekranie. Oczywiście ja nie dotykałam. Nie dotykałam w ogóle komputera, ani jego urządzeń zdalnych. W ogóle nie dotykałam. Po prostu tylko patrzyłam na komputer. Wyglądało to tak. Teraz pokażę, więc muszę przesuwać kursorem. No, tak właśnie pokazałam. Tak kursor. Tak to robili. To na przykład przesuwali bardzo szybko. To był jeden, wtedy włączyli mi także coś, że słyszałam falę,
Wtedy byłam już w straszliwym szoku, jeszcze byłam przed złożeniem dokumentów szukania pomocy, przed szukaniem pomocy u mafii prawnej. Nie miałam pojęcia, że gehenny, które przeszłam właściwie od początku życia, ale że gehenny, którą przechodziłam od 6 lat, że to wszystko było naprawdę nic w stosunku do tego, co mi przygotowała mafia prawna, co zostanie ujawnione. Więc to jest jedno. Później mogę, wtedy także włączyli mi kilkakrotnie sygnał karetki pogotowia, no bo ponieważ to było zastraszenie, że zabiorą mnie do psychiatryka, karetki pogotowia w słuchawkach. Ja początkowo myślałam, że było to tylko włączenie w słuchawkach. Wtedy to już było pół roku grupowego pokazania mi gangstalkingu po jeszcze przygotowaniu przez rok na mnie pułapek, więc to jest wielka sprawa, której opis, jak mówiłam, będzie zajmował chyba 100 odcinków, może 50, nie wiem. W każdym razie wtedy też to mi włączali i ja myślałam wtedy, że włączali to tylko w słuchawkach, później jednak nie. Okazało się, że włączali także podczas jazdy samochodem jako pewną, jako karanie mnie za pewne myśli, włączali zdalnie bardzo delikatny sygnał na granicy słyszalności, sygnał karetki pogotowia. To robią i jeszcze pod koniec 2016 roku lub 2017 roku, nie, 2017 roku, gdy byłam w pobliżu posterunku, cofałam bardzo powoli. Oczywiście był akurat deszczowy dzień, padał drobny deszcz i ja cofałam samochodem bardzo powoli. Nie było wokół żadnych samochodów, żadnych ludzi i w radiu, które było wyłączone, ponieważ ja prawie w ogóle nie słucham radia w samochodzie. Nigdy, więc prawie nigdy. Więc coś takiego jak zostawienie radia włączonego u mnie nie zachodzi, nie ma miejsca. Dlatego podczas cofania usłyszałam jedno zdanie z wysokości właśnie mojego radia w samochodzie i to zdanie było mówione w taki sposób, że najpierw było ciche, później część środkowa tego zdania została podgłośniona i skończyło się ciche. Było wypowiadane tonem troszkę szybszym i te słowa, które zostały podkreślone dużą głośnością, to były słowo albo wyszczególniać, albo jakieś podobne. I ja zatrzymałam samochód oczywiście. Rozejrzałam się dookoła, czy nikogo nie ma. Okna miałam zamknięte. Naokoło nie było nikogo właściwie, nie było żadnych samochodów typu CB radio, ale przecież CB radio musiałoby, moje radio być włączone, abym cokolwiek usłyszała. Dopiero wtedy najpierw podgłośniłam moje radio, aby zobaczyć, czy przypadkiem nie jest włączone. Oczywiście nie było. Wtedy dopiero włączyłam radio w samochodzie, radio zadziałało, normalnie działało tak jak zwykle, więc radio wyłączyłam. No ale to było związane z tym, że gdy jestem w pobliżu takich miejsc, prawdopodobnie stosują na mnie jakieś bronie. I to jest jedna z kilku sytuacji, więc na mnie nie zastosowano jeszcze ciągle technologii głosów w głowie. Natomiast coraz częściej teraz stosują na mnie właśnie słyszenie fal. Ja słyszę fale, taki sygnał jakby też ciągły pisku. Ten pisk słyszałam także wcześniej, gdy udałam się do Warszawy o pomoc, gdy stałam pod budynkiem Axel Springer, gdy rozmawiałam albo z dziennikarzem, albo z tym, który udawał dziennikarza i wyszedł z windy, ponieważ to są właśnie agenci, i udawał dziennikarza po to, żeby po prostu zamęczyć, żeby ja już umęczona pojechałam do Warszawy szukać jakiejkolwiek pomocy. No i wróciłam w nocy, będąc wrakiem człowieka, ponieważ oczywiście nic to nie dało. Więc albo udawał dziennikarza i wtedy pod budynkiem włączyli mi przerażający pisk w uszach. Dobrze, to tyle na temat technologii głosu Boga. Na mnie jeszcze nie zastosowano tego w sposób ciągły. Być może także z powodu takiego, że nie mają dobrego dostępu do miejsca, w którym mieszkam. To znaczy, gdyby zatrzymał się tu blisko jakiś samochód, akurat układ dróg, układ terenu, układ zabudowania jest dokładnie taki,
że bardzo trudno jest, właściwie niemożliwym, nie trudno, jest niemożliwe, aby w pobliżu, powiedzmy kilkudziesięciu metrów, powiedzmy 30, 40, 50 metrów, zatrzymał się samochód gdziekolwiek, aby go nie zauważono. Tym bardziej, że moja sprawa już w okolicy jest tak głośna i wszyscy już wiedzą, widzieli moje wpisy na moim prywatnym koncie Facebook także, sprawa jest tak nagłośniona, że także ludzie mieszkający wokół mnie także zwróciliby uwagę. I być może dlatego, ja też nie znam dokładnie stosowania technologii głosu w głowie, czy można to wysłać z drugiego końca świata, czy jednak potrzebują jeszcze przebywania blisko. Tego nie wiem, ale może to być jeden z elementów, dlaczego na mnie jeszcze tego nie zastosowano. Oczywiście to są nasze domysły, wszystkie ofiary zbierają, jakby grupowo zbierają pewne elementy, ponieważ no, to nie my jesteśmy do udowodnienia tych zbrodni, lecz do udowodnienia są przestępcy prawni, którzy chronią tę mafię stojącą wyżej, więc musieliby właściwie wykonać karę na samych sobie, a tego nie zrobią, więc albo ich do tego zmusimy i to jest początek tego procesu zbierania informacji, więc my także takie ofiary działamy po omacku, zbieramy setki informacji pomiędzy sobą, ponieważ my jesteśmy bezbronni. My mamy naprzeciwko siebie tytanów, którzy nad tymi pułapkami, nad tymi zbrodniami wraz z psychiatrami pracują od lat i my jesteśmy bezbronni. To nie my mamy dostarczać dowody. My doskonale wiemy, co mówimy, doskonale znamy już rolę, ja przynajmniej doskonale znam rolę psychiatrii, psychiatrów, których na pewno myślę, że duży procent, o ile nie 90%, bierze w tym udział, jest tego świadoma. Być może istnieje jakaś część psychiatrów nieświadomych tego. To jest wszystko jedna mafia, zdegenerowana, kryminalistyczna grupa przestępcza, która zostanie w końcu pociągnięta do odpowiedzialności, między innymi przeze mnie. Włamania do wszelkich urządzeń elektronicznych na bazie GPS, Wi-Fi, włamania i przejęcie wszelkiej korespondencji internetowej, historii przeglądania wszystkiego, także do kilkunastu lat wstecz. Im mniej ofiara ma na swoim koncie podłości, zboczeń, tym gorzej dla ofiary. Zatrudnienie wielkiej liczby statystów, aktorów ulicznych, także spośród osób bardziej znanych. Może dojść nawet do udziału znanych aktorów, ludzi na przykład ze środowiska polityki, show biznesu, które ofiara zna jedynie z telewizji, radia, albo zna, tak jak ja znałam, przynajmniej byłam połączona na Facebooku z redaktorem naczelnym, a redaktor naczelny to jest kolega tego, który mnie skatował, który był w tym domu, więc zadziałał mechanizm poczucia winy, ponieważ redaktor naczelny wie, za co poczuł się winny, że doprowadzono mnie do tragedii jego koleś, więc musiał zemścić się na mnie. To jest oczywisty, prosty mechanizm. Czy właśnie tutaj opisuję te, bardzo krótko, te taktyki: trucie zwierząt, podrzucanie martwych zwierząt na posesję lub otoczenie ofiary. Niestety pokazałam, jak podrzucili mi 6 grudnia 2015 roku, gdy składałam zawiadomienie do prokuratury, podrzucili mi dopiero co zabitego kotka. Kotek jeszcze nie był usztywniony, więc musieli go zabić nie raptem może godzinę wcześniej. I ten kotek był dokładnie taki sam, jak ja opisywałam kilka dni przed tamtą datą, jaki kotek nam zginął, więc tego typu elementy i tego typu działania są stałym elementem także działań satanistów. Niszczenie przedmiotów ofiary, na przykład samochodu, pozostawianie śladów z napisanymi słowami, hasłami, słowami, kluczami, keywords, przestawianie parkanu, przekładanie, przestawianie przedmiotów w otoczeniu na posesję ofiary. Coraz bardziej i trzeba jej pomóc, zaczęła takie głupstwa opowiadać i to coraz gorsze, łamania do mieszkania ofiary, rozpowszechnianie w środowisku i miejscu zamieszkania, pracy, uczelni, szkoły, częstych miejsc, które zwyczajowo odwiedza ofiara, pomówienia, iż z ofiarą jest źle, należy jej pomóc, wszystko to jest dla pomocy. Oczywiście to jest właśnie największa podłość. Nie będę już do końca czytać tego mojego krótkiego wpisu akurat z mojej strony w
Facebook o nazwie Gangstalking Victim. Na ten moment kończę to nagranie, które jest bardzo krótkim, kolejnym wstępem, jakimś zbiorczym, kilku, zaledwie kilku materiałów.